Witam Was serdecznie o poranku. Dzisiejszy dzień rozpoczynam wizytą nad Jeziorem Suskim. Mamy tam postawioną łódkę. Muszę zobaczyć, jak ona wygląda, ponieważ mamy kupca. Tą małą naszą sprzedajemy, a kupujemy większą. Wszystko jest w porządku. Kładka do naprawy. Roboty u nas jak zwykle dużoczek nie nadąża z tym wszystkim. A jeszcze dzisiaj mamy też wyjazd do Sztumu i kilka innych ciekawych zajęć. Także tak wygląda łódeczka. Stoi cała, ma się dobrze. Właśnie wyjechaliśmy z prawa, jesteśmy w Sztumie. Właśnie widziałam koniki, a powiem Wam, skąd się biorą te konie. Najpierw kotboje szukają tych koni, te, które żyją na wolności, łapią je, biorą do stajni, oswajają, no i później można na nich jeździć. Mhm. Takie masz przemyślenia? Właśnie tak wiem. Oglądałam taką bajkę o konikach i dzikich, o duchu wolności. A tata teraz się ze mną gardzi. Gardzi? Że... droczy. Nie, gardzi, że kupił mi dzisiaj cukierki, a to mama mi kupiła. O, proszę. Drażni się ze mną. Drażni się, a nie. Hania coś złapała nerwa i nie chce z nami za bardzo tutaj rozmawiać. Bo mówi, że jej się nudzi. Już jesteśmy na miejscu. Będąc w Sztumie, zobaczcie, chcę Wam pokazać dwa zabytkowe obiekty. Tu jest prawdopodobnie wieża wodociągowa. Podejdziemy sobie do niej bliżej. Ewentualnie to jest część jakiegoś obiektu, ale stawiam na wieżę wodociągową. Tu ma jakieś u góry gzymsy, nie wiem, czy to widzicie. Robi to niesamowite wrażenie. Obejdziemy sobie kawałeczek. Zobaczymy, co to może być dokładniej. O, u góry takie filarki wystające, okienka. No dach nie jest jakby ze sztuką starego budownictwa robione, bo jest nałożony jest eternit. Ale ta przybudówka mnie zastanawia. Zastanawia mnie to, czy to jest faktycznie wieża wodociągowa, czy to jest coś innego. Może Wy będziecie wiedzieli. Natomiast zobaczcie, kawałeczek dalej. Mamy cmentarz ewangelicki nad jeziorem. Tam w tle widać jezioro. I tutaj jest stara kapliczka. Zajrzymy do niej, jak ona wygląda. W miarę zadbany ten cmentarz ewangelicki jest. Niezarośnięty. Może dlatego, że w centrum miasta. Natomiast nie widać tutaj płyt nagrobnych, ale jest, zobaczcie, cmentarz. A tu jest taka oto kapliczka. Od góry Wam pokażę, jak to wygląda. O. Tu było wejście. A tu w środku wygląda tak. Syf totalny oczywiście, w środku miasta to każdy znosi dziadostwo, co w domu się nie zmieści, to w takie miejsca właśnie mamy nawyki wyrzucania. Kapliczka zrujnowana, ale podejdziemy jeszcze z drugiej strony, pokażę Wam z drugiej strony wejście. Tutaj wzdłuż cały czas są nagrobki ewangelickie. Zobaczcie, jak to wygląda. Może kiedyś miasto coś z tym zrobi, natomiast na razie jest jak jest. A tu jest druga strona, okno filarne takie było. I tak prezentuje się w całości. I po oto takich schodach kamiennych będziemy sobie schodzić w dół, w kierunku parkingu, w kierunku auta zaparkowanego, tam gdzie czekają na mnie dziewczyny.
Dzisiaj sklep mam zamknięty. Zobaczcie, tutaj jeszcze nie wypakowaliśmy się po tym naszym nieudanym wyjeździe do Uniejowa, o którym wspominałem we wcześniejszym filmie. Natomiast przyszedłem po nóż. Taki oto nóż w prezencie będzie miał Ewelinę tata i koszulkę. To chcemy sprezentować. Natomiast korzystając jeszcze z okazji, że mam odpalony komputer, chcę wam się pochwalić, że na czwartek już mamy gotowy film. Zobaczcie, puszczam wam kadry. Byliśmy w Klonowym Dworze, w takim dworku. No i też pokazujemy wnętrze tego dworka, jak również po zwiedzaniu tego dworka udaliśmy się na poszukiwania, także troszkę kadrów z udanych poszukiwań zamieścimy w czwartkowym filmie. Już dzisiaj was serdecznie zapraszam. Może zapalić jeszcze raz, co? Zapal jeszcze raz. Bo ja mam... Nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Nie umiesz trafić tego dymu. Musisz go tkaczyć. Ja go nie widziałam. Sola. Nie ma go tu. Sola. Niechaj żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, pomyślności. Niechaj żyje nam. Tato, teraz życzenie musisz pomyśleć. Zaraz pan to. Nie chcę się. Teraz tato, życzenie pomyśl. Poczekaj, jak chcę odpalić. Chcę odpalić sam i se pomyśl. Tu już też nie ma. Nie ma, nie ma. Spadło. Liczy się. Dzieci są zgodne.